Szachy w minutę. Wieża chodzi po liniach prostych. Goniec chodzi po skosie. Hetman chodzi jak wieża. I goń. Skoczek rusza się po Lce. Pionek chodzi o jedno pole do przodu, z pozycji startowej może pójść o dwa pola do przodu, bije na ukos. Kiedy pionek wchodzi na ostatnią linię, zamienia się w dowolną figurę. Pion, który ruszy się o dwa pola, może zostać zbity tak jakby ruszył się o jedno. Król może pójść w każdą stronę o jedno pole. Początkowe ustawienie to wieże w rogach, obok skoczki, obok skoczków w gońce, biały hetman stoi na białym polu, a czarny hetman stoi na na czarnym polu, białe zaczynają. Roszadę wykonujemy, przeciągając króla o dwa pola w lewo lub o dwa pola w prawo. Wieża przeskoczy wtedy obok króla. Celem gry jest mat, czyli takie zaatakowanie króla, przed którym nie będzie w stanie uciec. Pat to remis, występuje wtedy, kiedy nie ma mata i jedna ze stron nie ma legalnego ruchu. Zapraszam do gry.